Rozmaite pytania, rozmaite odpowiedzi otrzymujemy, gdy zadajemy, czy nam ktoś zadaje najważniejsze pytanie. Co mam czynić, aby być zbawionym? I tym zagadnieniem chciałbym, abyśmy się dzisiaj zajęli. Tekst, który był czytany z Ewangelii Łukasza z 3 rozdziału, jest czymś, do czego powrócimy jeszcze na krótko. Ale chcę zwrócić uwagę na ten ostatni tekst, który wybrzmiał, wiersz 10. Zapytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? Janie, bo te słowa, które kierował w apelu do nich Jan, to był Jan Chrzciciel, były bardzo ostre, szorstkie, zdawać by się mogło, odpychające, ale ludzie, którzy miłują Boga, nie zrażają się tym. Ludzie chcieliby wiedzieć, czego Bóg od nich oczekuje. I to jest proste pytanie, ale odpowiedź jest złożona. Do odpowiedzi, jakich udzielił Jan Chrzciciel, wrócimy, tak jak zapowiedziałem wcześniej. Ale teraz chciałbym, abyśmy sięgnęli po niektóre teksty w Piśmie Świętym, które zawierają to ważne pytanie, najważniejsze pytanie. I zwróćcie uwagę, za każdym razem pada inna odpowiedź. Czy to jest możliwe? No sprawdźmy. 16 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Znane wydarzenie w Tesalonikach. Słowo Boże tam jest przyjęte najpierw przez niewiasty, które nad rzeką się zgromadziły, a później już jedna z nich, w zasadzie przybysz do tego miasta, zaprosiła apostołów, Sylasa, Pawła do swojego domu, a później to, co głosili apostołowie, zyskiwało dużą popularność, aż napotkało na sprzeciw. Bo znamy tę historię, nie rozwlekać się, do czego mam skłonności. Apostołowie wylądowali w więzieniu. Posądzono ich o całe zamieszanie w mieście. Mieście spokojnym, mieście, w którym się dobrze żyło wszystkim. I zostali ubici, skarceni, aby tak dalej nie postępowali, zakuty w dyby i wtrąceni do więzienia. Stróż więzienia owej nocy chyba nie spał. Nie spał, bo miał bardzo ważnych więźniów, ale nie spał też z innego powodu. Ci więźniowie w więzieniu zaczęli śpiewać. Nie wiem, jakimi głosami śpiewali, nie wiemy, na jaką melodię śpiewali, nie wiemy, w jakim rytmie była ich pieśń, ale wielbili Boga. Wielbili Boga, także słyszeli wszyscy więźniowie, słyszał stróż więzienia, chyba był zeźlony na nich. W pewnym momencie ziemia się zatrzęsła. Więzienie, jeżeli to jest to, które ukazuje się w Tesalonikach turystom, to było niewielkie więzienie, w którym Paweł i Sylas spędzili ową noc. Z kamienia zbudowane, jak pieczara. Jeżeli to się zatrzęsło i zaczęło się walić, to strach było chyba i apostołom. Ale stało się jeszcze coś więcej, co przy zwykłych trzęsieniach ziemi się nie dzieje. Wszystkie kajdanki, wszystkie łańcuchy, wszystkie dyby otworzyły się. Wszyscy byli wolni. Stróż więzienny, który przyszedł i zobaczył, co się dzieje,
wyjął miecz i wiedział, skoro Kad ma mi uciąć głowę, a przedtem mają mnie jeszcze męczyć i sądzić, to popełnię samobójstwo. I wtedy Paweł i Sylas zawołali: nie czyń sobie nic złego. Nikt nie uciekł. Wszyscy jesteśmy. Jesteśmy pod wrażeniem. Pod wrażeniem trzęsienia ziemi. Jesteś bezpieczny. I wtedy w wierszu trzecim czytamy, a może już 29, zażądał wtedy światła, chodzi o stróża więziennego, wbiegł do środka, drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? Skąd w takim momencie ten stróż myśli o zbawieniu? No, wcześniejsze sprawozdania opiewają o to, że Paweł i jego towarzysz Sylas głosili Ewangelię w tym mieście. Zapewne i ten stróż słyszał tę Ewangelię. Ale iluż to wędrownych kaznodziejów, kupców, domokrążców chodziło? Kolejni bajarze. Ale teraz, gdy przeżył z nimi to trzęsienie ziemi, gdy przeżył z nimi ten fakt, że oni wielbili Boga w dybach, a teraz nie uciekają, są bezpieczni, pod ich wpływem znaleźli się również inni więźniowie, którzy też mogli pouciekać, to zaczyna sobie przypominać, o czym oni mówili. Mówili o zbawieniu, mówili o Chrystusie, mówili o kimś, to jak bajka brzmiało. Ale czyżby to była prawda? Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Jakie to proste. Jakie to proste. Przypomnijmy sobie, jakie zlecenie ewangeliczne dał Jezus apostołom swoim. Idźcie na cały świat, każcie Ewangelię, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcijcie i uczcie wszystkiego, co wam przykazałem. Gdybyśmy chcieli przyjąć tę kolejność, to jaki był pierwszy warunek, ażeby ktoś mógł być ochrzczony? Jesteście tam, tak? Widzę was, ale nie słyszę. Proszę. Proszę. Pouczeni musieli być. Musieli być pouczeni. Tak w tym tekście jest napisane, naprawdę. Otwórzcie 28 rozdział Księgi Mateusza, wiersz 27 i 28, tak? Dobrze mówię? To są ostatnie teksty. Czytajmy kolejno. Właśnie ja na to zwracam uwagę, że gdy czytamy Biblię, to myślmy i wyłapujmy to wszystko, co jest napisane. Proszę bardzo, czy ktoś ośmieli się głośno przeczytać? Ja chciałbym chociaż jeden głos usłyszeć tutaj z tego zgromadzenia. Jaka kolejność tutaj jest? Czyńcie uczniami i chrzcijcie ich, ale nie poprzestawajcie na tym.
Dlatego chyba w Kościele Adwentystów jest taki obyczaj, że pierwsza część nabożeństwa to jest uczenie się wszystkiego, co Chrystus nam pozostawił w Słowie Bożym. A jaka nauka jest potrzebna, zanim człowiek będzie ochrzczony? Bo potrzebna jest. Wróćmy do 16 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, zaraz został ochrzczony i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do domu i tak dalej, i tak dalej. Co jest potrzebne do zbawienia? Wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa. Co oni wiedzieli o Jezusie Chrystusie? Nie wiemy. Przypuszczamy, z kontekstu wynika, że ten człowiek, skoro zachowanie apostołów skojarzył ze zbawieniem, że oni mają odpowiedź na to, co jego dręczy, sugeruje nam, że przedtem musiał ich słuchać, gdy w mieście głosili, gdy w mieście opowiadali na ten temat. Ktoś mówi, no tak, ja to już wierzę w Jezusa Chrystusa, ale nie mogę zrozumieć tego okresu 2300 wieczorów i poranków. Czy to należy do przygotowania człowieka do wiary w Chrystusa, czy do dalszego nauczania? Mogę być posądzony o herezję. Dlatego nie chcę od siebie nic mówić, chcę czytać teksty i zachęcić wszystkich, którzy czytają Biblię, aby nie wyłączali myślenia. Abyśmy tam, bo my nieraz chcemy wtłoczyć człowiekowi więcej niż my pamiętamy nawet, dlatego przygotowujemy się pilnie i staramy mu się wszystkie 28 zasad wiary, żeby się o północy obudził i zapamiętał wszystko. To co, czego go później będziemy jeszcze uczyć? Już mówiliśmy, uczymy się codziennie, uczymy się w każdy sabat na całej kuli ziemskiej i jeszcze mamy niedosyt. Może kogoś to znuży. Może ktoś powie, ja to już wiem, po co tyle razy o tym mówić. Wiesz, na pewno wiesz. Wiesz wtedy, gdy to wprowadziłeś w życie. Wcześniej oznacza, że do ciebie to jeszcze nie dotarło. Posłuchajmy innego pytania, to znaczy pytania tego samego, ale innej odpowiedzi. 19 rozdział Ewangelii według Mateusza. I tutaj mamy nawet taki śródtytuł w tym rozdziale 19. Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. I oto ktoś przystąpił do niego, czyli do Jezusa, i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on rzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi, których? Rzekł, tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca i matkę, miłuj bliźniego jak siebie samego. Mówi młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? To samo pytanie. Co czynić, by posiąść żywot wieczny? Co czynić, by być zbawiony? Nie mówi mu tutaj nic o wierze,
o czym Paweł nie omieszkał powiadomić stróża więziennego. Tamtemu przeczytaliśmy i nie zostało to napisane. Co ma czynić, jakie życie prowadzić? Dlaczego? Chciałem odwołać się, nie będziemy czytać tekstu, ale chciałem się odwołać do 10 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Pamiętacie tego setnika rzymskich legionów? Jak on miał na imię? Ale wy onieśmieleni jesteście. Najbardziej śmiały jest tutaj ktoś, kto jest ze mną. Być może to podium dodaje nam odwagi. Tak, Korneliusz. To był Korneliusz. Kiedy Bóg przyjął Korneliusza? Kiedy Korneliusz już, on nie wiedział nawet sam o tym, ale należał już do Boga. Jak się rozpoczyna 10 rozdział? Był bardzo pobożnym człowiekiem. Nie mówił, że jest pobożny. Na pokaz tego nie wykazywał, ale był takim. Pomagał ludziom biednym, jałmużny dawał, modlił się, a więc wierzył w Boga, wierzył, że u niego jest jego cała nadzieja i wtedy otrzyma wizję anioła, który daje mu adres Piotra tam nad morzem. Cezareja była też nad morzem, tylko nieco w oddali. Ale adres Piotra mówi, idź, on ci powie wszystko, co masz czynić. I Piotr, gdy przychodzi do niego, jest zdziwiony, ale rozpoczyna z nim rozmowę od tego, co jest najważniejsze. I tutaj ja sobie otworzę, bo myślałem, że będziecie mnie wspierać, podpowiadać pewne myśli. Ale ja też ich wszystkich nie pamiętam. Wobec tego Piotr przyszedł do tych mężów i rzekł do nich, jestem tym, którego szukacie. A jaka przyczyna sprowadziła was tutaj, wtedy, gdy ci żołnierze przyszli po niego? Oni mu wyjaśniają, mówią, kim jest Korneliusz. I gdy przychodzi do Korneliusza, to wiersz 34 brzmi, Piotr otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Oto on to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo i dalej cały wykład jest na temat Jezusa Chrystusa i wiersz 44 jest niesamowity. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Oni jeszcze nie byli ochrzczeni nawet. Bóg się do nich przyznał, Duch Święty na nich stąpił. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych ludzi? Co czynić, aby być zbawionym? Kolejny przypadek, słuszny, ale ja chciałbym, abyśmy jeszcze do jednego zdarzenia się udali. To będzie 2 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, jaka była treść wystąpienia Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy? O czym? O kim on mówił? Tym wszystkim, którzy uważali, że Dawid jest najważniejszy, mówi, nie, nie Dawid jest najważniejszy, jest ktoś ważniejszy. I od tej pory wykłada im wszystko
o Jezusie Chrystusie. Wiersz 36 czytam. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do waszych dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. 3000 ludzi zaakceptowało przymierze z Bogiem przez chrzest tamtego dnia. A więc co czynić, aby mieć życie wieczne? Jeden usłyszał, powinien uwierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze. Później człowiek, który wiedział wszystko. To był młodzieniec izraelski. On zachowywał dekalog jak żaden z adwentystów, według litery. Od młodości, od dzieciństwa. I Chrystus mówi: ale jednego ci brakuje. Chcesz być zbawiony? Czy zauważyliście, że odpowiedź jest zawsze dostosowana do stanu duchowego, faktycznego, pytającego człowieka? W Macedonii, o którym mówiliśmy, odczytaliśmy na początku Filipii, przepraszam. A ja cały czas o Tesalonice chyba mówiłem. Przepraszam. Delete. Wykasujemy Tesalonikę. To było rzeczywiście Filipowie. Ale ja byłem tak przejęty tym, co się działo, że zachęcam was do czytania ze zrozumieniem, a ja to czytałem ze zrozumieniem i mówiłem o innym mieście. Ale starałem się nie pomylić tych myśli i tych przypadków. On nie wiedział nic o Chrystusie. To, co jest ci najbardziej potrzebne, bo Bóg zna twój stan i mój stan, doradza ci, jeżeli zadajesz sobie pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym. Jak zachowujesz przykazania, nie chwal się tym. Zastanów się tylko, czy nie ma jakiejś odrobiny, jakiegoś bożka w twoim życiu, jak w życiu tego młodzieńca, któremu hołdujesz. Zadawajmy sobie codziennie to pytanie. Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? I stosownie do naszego położenia, stosownie do naszego stanu, Bóg odpowie na naszą prośbę, na nasze pytanie. A teraz jeszcze na krótko wracamy do Ewangelii Łukasza, 3 rozdziału. Przeczytam ten tekst jeszcze raz. Jan mówi do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, kto wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoce godne upamiętania. Nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić?
Jan Chrzciciel doradził im, aby studiowali to, co my mamy przed sobą w tym kwartale. Abyśmy zwrócili uwagę na najbiedniejszych i na nasze może pękające w szwach szafy, lodówki, które się nie domykają albo z których wyrzucamy produkty, z których ktoś chętnie by skorzystał. Ale gdy przyszli do niego ludzie o określonej profesji już, gdy przyszli do niego ludzie, którzy wiedzieli, że są grzesznymi i naprawdę szukali odpowiedzi na to. Tak jak my szukamy, my też otrzymamy odpowiedź stosownie do tego, kim jesteśmy. Bo gdy przychodzą celnicy i mówią, a co my mamy czynić? Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Nie oszukujcie, nie podnoście cła. Nie patrzcie na to, kto przyszedł i z jakim towarem przyszedł. Przychodzą do niego żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? Niektórzy mówią, wystąpić z wojska. Chrześcijanin nie może być w wojsku. A Jan Chrzciciel odpowiedział tak. Na nikim nic nie wymuszajcie. Nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, ale poprzestawajcie na żołdzie swoim. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg, gdy pytamy jako tłum, nie może precyzyjnie odpowiadać całemu tłumowi, bo gdy nas jest dużo, każdy z nas jest inny. Albo w naszych grupach zawodowych czy zainteresowaniach, w urzędach, albo indywidualnie, gdy przychodzimy, usłyszymy odpowiedź. I to było moje przesłanie, które chciałem wam przekazać dzisiaj. Usłyszymy precyzyjną odpowiedź. Co ja mam czynić dzisiaj, aby mieć życie wieczne? Niech Bóg nas uspokoi. Niech nastawi nas na cichy, spokojny Jego głos. I niech da nam błogosławieństwo przy realizacji tego, co On nam doradza. Amen.